Mawiano, że będę jak Tadayori Nagao. Jest pan naszym najlepszym łucznikiem. W żadnym razie. Ale jestem dobry. Jestem wdzięczny za twoje nauki. Byłem tak pochłonięty nauką, że nie pomyślałem o rodzinie. Tomoe miała mnie zastąpić. Nie mogłem jej wybaczyć. Mało kto by mógł. Liczył się tylko łuk. Wiodłem naprawdę. Ale rodzina jest ważniejsza. Senseju, nie stawaj się mną. Niech duch cię nie owładnie. Tomoe jest w Kamiagacie. Próbuje zebrać Mongołów i odzyskać reputację. Jeśli tu jest, znajdziemy ją. Zakończymy to. Raz na zawsze. Co tam jest? Mongolski konwój. To mógł go zniszczyć. Trafienie w plecy. To była zasadzka. Spalony wóz. Płonące strzały? Japońskie strzały. Ludzie pana Shimury? To dzieło japońskich łuczników, całej grupy. Jeśli to nie Sensei Ishikawa... Proszę, wybacz mi, panie. To nierozsądne tak się skradać. Jesteś z tym, który zabił Mongołów, tak? To też samuraj. Starszy. Łucznik. Sensei Ishikawa. Gdzie on jest? Mówił, że... wróci do mojej chaty za dzień lub dwa. Do ciebie? Mam strawę, ogień. Zdaje się, że miał jakąś pilną sprawę. Możliwe, że wpadł na trop Tomoe. Gdzie twój dom? Niedaleko, ale idzie śnieżyca, a muszę jeszcze sprawdzić sidła. Potem tam pójdziemy. Dobrze, pójdę z tobą. Jak się nazywasz? Matsu, panie. Co dokładnie powiedział Sensei Ishikawa? Nic więcej, panie. Nie był zbyt przyjazny. Brzmi jak on. Nigdy nie rozmawiałam z prawdziwym samurajem. Wojna zbliża do siebie ludzi. Mam okazję zadać jakieś dobre pytanie. Nie zmarnuj jej. Jakie to uczucie decydować o czyimś życiu i śmierci? To jest ciężkie brzemię. Ale skrycie ci się to podoba. Musiałbym być potworem. Spodziewałam się usłyszeć co innego.
Tam. Jedno z moich sideł. Sprawdź je szybko. Chcę złapać Ishikawę. Cholera. Puste. Muszę je nastawić. Polowanie jest skuteczniejsze. Nie mogłabym polować. To obrzydliwe. Spróbuj innej przynęty. Zawsze używam tej samej. Czyli jakiej? Iluzji, że mają okazję. W tym leży problem. To działa tylko na mężczyzn. Tędy, panie. Niełatwo tu przeżyć. Wszędzie jest ciężko. Uciekłam na północ przed Mongołami. Sama? Rodzice umarli, kiedy byłam mała. Jestem zdana na siebie. Ale pańska rodzina musi być ważna. Moim wujem jest pan Shimura. Chwila. To o tobie krążą opowieści. Jesteś duchem, ale nie masz 3 metrów ani oczu demona. Nie, ale opowieści niepokoją wrogów. Więc to wszystko plotki i wyolbrzymienia? Walcząc z Mongołami, robiłem rzeczy, których nie zrobiłbym wcześniej. Jak my wszyscy. Patrz, kradną mi zwierzynę. Przegoń ich, panie. Proszę. Poczekaj. Są zagłodzeni. Hej! Panie, nie rób tam krzywdy! To nie wasze. Wybacz, to tylko wiewiórka. Od kilku dni jemy jedynie trawę i korę drzew. Zabierajcie się z tym. Dzięki ci, panie. Dałeś im uciec. Z kolacją. Byli głodni i niegroźni. Nie zachowujesz się jak duch z opowieści. Nie wszystkie są prawdziwe. Zaraz zacznie się śnieżyca. Ile pułapek zostało? Tylko jedna. Jest nieco dalej. Nikt nie uwierzy, że z tobą mówiłam. Jak to jest być duchem? Opowieści opowieściami, ale nie przeżyłbym, gdyby nie sojusznicy i przyjaciele. Tylko tak mówisz. Zawdzięczam życie wielu innym. Od pani klanu Adacich po złodziejkę. Nie ma ich w opowieściach, ale wiele im zawdzięczam. Powinniśmy wracać. Nie chcę minąć się z Senseiem. Ostatnia pułapka jest już niedaleko, panie. Jesteśmy. Obyśmy nie musieli głodować. Patrz tylko! Obiad! Masz coś? Może jednak zjemy jak cywilizowani ludzie. Co tam jest? Nasz kraj. Bez wojen, wrogów. Szansa na nowe życie. Powiedzmy, że tam dotrzesz. Co dalej? W Kyoto otworzę gospodę. Kupię sobie shamisen. Będę gościć niekończące się tłumy cudownych ludzi, aż ogołocę ich z pieniędzy. W Kyoto będzie się działo. Pada coraz bardziej. Chodźmy. Może twój sensei będzie na nas czekał. Jest coraz gorzej. Trzymaj się mnie. Jeszcze trochę, a wystarczy nam jeden koń. Nieważne. Jedź dalej.
Mój panie, Mongołowie są blisko domu. Zajmę się nimi. Ukryj się. Dziwnego, że krążą o tobie legendy. Gdzie twój dom? Niedaleko. Chodźmy. Jesteśmy. Chodźmy do środka. Jesteś miły jak na ducha. Ale to, jak ich zabiłeś... Dla Tsushimy zrobię, co trzeba. Ty i ja jesteśmy silni. Nosimy w sobie mrok. Dzięki temu wciąż żyjemy. Sensei Ishikawa też tak powiedział. Ale w twoich ustach brzmi to naturalniej. Tomoe. Zawsze mi powtarzał, że nie doceniam przeciwników. Nie mam strzały w plecach. Dlaczego? Odwrócili się ode mnie. Po tym, jak nauczyłaś ich zabijać naszych. Chciałam to naprawić. Ale wszystkich nie zabiję. Nie sama. Potrzebujesz mnie i senseja. Lecz my nie potrzebujemy ciebie. Wiem, gdzie zaatakują. Możemy na nich napaść. Wy zwyciężycie, a ja się zemszczę. Pomówię z senseiem Ishikawą. Jin, zostań tu na noc. Nie, Tomoe. Nie mogę. Sakai, jakieś wieści? Coś w tym stylu. Byłem u Tomoe. Jest na północy. Mongołowie ją zdradzili. Skoro ją widziałeś, dlaczego jeszcze żyje? Jej łucznicy szykują się do ataku. Chcę, żebyśmy ich pokonali. Potrzebuję naszych głów, żeby ich kupić. Ona mogła mnie zabić, a żyje. Ufanie Tomoe nigdy nie wychodzi na dobre. Nie ufam jej. Ale jest nam potrzebna. A ona potrzebuje nas. Popełnia błąd. Skończmy z tym. Żyjemy dzięki tobie, panie.
Sakai! Jakieś wieści od Tomoe? Spotkamy się we trójkę. Wtedy zdradzi plan ataku jej łuczników. Myślisz, że powie prawdę? Zobaczymy. I Sakai, nie będzie miejsca na błędy. Przygotowałem się, senseju. Chodźmy. Dokąd zmierzamy? Na północ, od Zatoki Umugi. Prosiła nas o spotkanie w starej szulerni. To dobre miejsce na zasadzkę. Mamy przewagę. Mongołowie zwrócili się przeciw niej. Jest zdesperowana. Zdesperowani wrogowie są groźni. Bo są nieprzewidywalni. Ale Tomoe ma dwa wyjścia. Prosić nas o pomoc, albo nas zdradzić. Spędziłeś z nią trochę czasu. Co sądzisz? Nie zaatakowała mnie w Dziogaku. Ale to mogła być sztuczka, by nas zmylić. Jesteśmy gotowi na zdradę. Jeśli nas nie napadnie, wysłuchamy jej. Jeśli faktycznie planują atak, pomożemy jej. Potem się nią zajmiemy. Zdradziła ojczyznę. Odpowie za to. Co powiesz, kiedy ją zobaczysz? Nie mam jej nic do powiedzenia. Jesteś tego pewien? Nie rozmawialiście, odkąd dołączyła do wroga. Czas rozmowy minął, kiedy zwróciła się przeciw mnie. Zbliżamy się. Uwaga! Dalej pójdziemy. Wychylaj się. Mogą tu być ukryci łucznicy. To szulernia. Nie ma Mongołów. Albo się ukryli. Stój. Występ po prawej. Ukryje się tam. A ty... Gdybym chciała was zabić, już byście nie żyli. Cholera. Chodźcie tu! Poczekaj tutaj. Nie ma mowy. Bądź czujny. Senseju. Jin? Zawsze taka pewna siebie. Tego akurat nie musiałeś mnie uczyć. Twoi łucznicy planują atak. Gdzie i kiedy? W Umugi. Lada chwila. A ty tutaj? Han mnie zdradził, więc zabiorę mu łuczników. A jeśli ci nie pomożemy, zrównają Umugi z ziemią. Nie wierzę ci. Poczekaj. To się przekonasz. Niech to... Wytropili mnie! Niech cię Tomoe!
taniec pułapek, Tomoe. To nie była pułapka! Walczyła z Mongołami, senseju. Oszukała nas! Uśpiła czujność! Jeśli zechce przeszyć cię strzałą, i tak nie zdołasz mnie powstrzymać. Dość! Możliwe, że atakują zatokę Mugi. Ruszajmy. Dobrze. Ale jeśli to Moe, choćby krzywo na nas spojrzy, trafi do piachu. Chodźcie. Tędy. Ocalenie zatoki Umugi nie odwróci biegu czasu, Tomoe. Zmusili mnie, żebym ich uczyła. A zmusili cię, byś zabijała swoich w forcie Nakayama? Torturowano ich. Dałam im szybką, bezbolesną śmierć. I zachowałam życie. Zrobiłam tylko to, co musiałam. Mongołowie! Zajmę się nimi. Dożo! Dożo! Jak dotrzemy na wybrzeże? Jeśli łucznicy Tomoe nas dostrzegą, będą w pogotowiu. Racja. Lepiej unikać dróg. Przejdźmy przez pole. Jak znaleźliście obóz w Akashimie? Twoi mnie zaatakowali. Wytropiliśmy ich. Kazałam im was unikać. Miałam wiele miejsc na obóz. Cieszę się, że zignorowali twoje rozkazy. Straciłam panowanie. Przestałam się liczyć jeszcze w Kusi. Odebrali mi dowodzenie. Więcej wrogów. Dużo więcej. Brać ich. Jak sensei Ishikawa. Drzewa na końcu pola. Tam możemy odpocząć w ukryciu. Tomoe, mówisz, że straciłaś posłuch u wroga Kusi. Ale pewna kobieta cię tam widziała. Spaliłaś ją żywcem. Nie zrobiłam tego. Nie użyłaś łuku. Wyszkoliłaś zabójców. Za moją namową. Zwykle oszczędzali ludzi, zamiast ich zabijać. Na ziemię. Sporo tu Mongołów. Szukają mnie, ależ są uparci. Nie mogłaś wspomnieć wcześniej? Wspominam teraz. Poczekamy do zapadnięcia zmroku. Wykorzystamy ciemności. Nie zaatakują wcześniej zatoki? Nie. Rozstawią łuczników. Odetną drogi ucieczki. Zaplanują rzeź. Odpocznijcie. Stanę na straży.
Słońce zaszło. Gotowi? Tomoe, Sensei i ja pójdziemy za tobą. Żebyś wbił mi nóż w plecy? Jeśli Mongołowie cię dostrzegą, ukryjemy się i zaskoczymy ich. Chodźmy. Bądźcie blisko. Nie spuszczaj jej z oczu, Sakai. Wszystko słyszę, Senseju. Dobrze. Przed nami Mongołowie. Jin, zajmij się jednym, a ja drugim. Mają posiłki. Ukryć się. Han Yagatomodich Gwosny w Metekruje. Tagoru, Nadde! Bosodn, Ende Sonor Serem Stebe! Na twój znak, Sakai. Postaraj się nie chybić. Jedna strzała, jedna śmierć. Ostatniego powaliłeś krążącym sokołem, Senseju. Zauważyłaś. Też zmieniłaś formę. Prawą rękę przesuwam w dół, wypuszczając strzałę. No, to ciekawe. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Jeśli wdamy się w walkę, ostrzeżemy twoich łuczników. Zaczną atak, zanim dotrzemy. Nie ryzykujmy. Jak myślisz, Sakai? Za mną. Trzymajcie się blisko. Moi ucznicy. Kiedy zaatakujemy, cofną się do miasta i tam będą przed nami bronić. Zginą niewinni. Widzicie beczki na wozach? Okrążę je. Jedna płonąca strzała. Kiedy strzelisz, rzucą się na ciebie. Jeśli zostaniesz przy drzewach... Mogę chybić. Muszę się zbliżyć. Pozwólcie mi naprawić szkody. Idź. Ufasz jej? Ufam, że pragnie zemsty, a to już coś. A więc to w ten sposób ciągle nas wyprzedza. Byłeś dobrym nauczycielem. Wiem. Uwaga! Teraz! Me voy.
Ostatni. Nieźle, Sakai. Gdzie Tomoe? Nie wiem. Jest ranna? Tomoe! Pod koniec walki zauważyłem ją przy tym łuku. Tam. Prowadzi do Zatoki Umugi. Jeśli Mongołowie wycofali się tamtędy... Mogła ruszyć w pogoń. Tomoe wie, że zabicie łuczników niczego nie zmieni. Chodziło jej o zemstę. Tylko o to... Walczyła u naszego boku. Będziemy o tym pamiętać, kiedy pokonamy wroga. Zapomnij o Mongołach. Czego szuka w Zatoce Umugi? Są tam tylko złodzieje, zbiry, cholera i przemytnicy. Szuka łodzi, żeby uciec z wyspy. Ty tam! Tak, panie? Biegła tędy kobieta? Wojowniczka. Zmierzała na plażę. Tędy! Tomoe z nas zakpiła. Pomogła ocalić Umugi. Mongołowie ją ścigali, a my umożliwiliśmy jej bezpieczną ucieczkę z wyspy. Zawsze okrop... Nadal możemy ją zatrzymać. Tędy! Tomoe z nas zakpiła. Pomogła ocalić Umugi. Mongołowie ją ścigali, a my umożliwiliśmy jej bezpieczną ucieczkę z wyspy. Zawsze o krok w tyle. Nadal możemy ją zatrzymać. Czekaj. Sensei Ishikawa, surowo się ocenialiśmy. Budda naucza jednak, że największy wróg może być nauczycielem. Jestem wdzięczna za twą naukę. I za ostatnią walkę u twego boku. Byłam twą uczennicą. Miałam stać się córką. Ale droga łuku to dla mnie przeszłość. Co mnie czeka? Jestem strzałą. Mknę jak wiatr. Kto wie, dokąd mnie zawiedzie? To koniec. Może jednak dotrze do Kyoto. Gdyby była kimś innym, nie uwierzyłbym w to. Mamy wojnę do dokończenia. Dom do odbudowania. Nie dam już w życiu żadnej lekcji. Poza jedną. Obiecaj, że nie powtórzysz moich błędów. Obiecuję, senseju.
Nie rozklejaj się, Sakai.